Immanuel Kant mówił, są dwie rzeczy, które napełniają mnie podziwem i czcią. Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. Są to dla mnie dowody, że Bóg jest nade mną i Bóg we mnie. I tym cytatem możemy rozpocząć kolejne spotkanie mówiące o sumieniu. Duszenie w sobie pewnych nieprawości powoduje, że z każdym dniem jest coraz trudniej, że to sumienie nie daje mi spokoju. Ale co to jest sumienie? Można je nazwać, że jest wewnętrznym instrumentem, który alarmuje, że mam awarię, że wewnątrz rozgrywa się dramat. Chociażbym bardzo się starał, to sumienie da o sobie znać. Żeby instrument dobrze grał, musi być odpowiednio nastrojony. Jeśli jest za bardzo, chociażby struna w gitarze rozciągnięta, to ten dźwięk wydaje się taki mdły. Jeśli znowuż jest za bardzo naciągnięta, to można powiedzieć, że ten instrument wyje. I tak dzieje się też z tym, co mamy w środku, co mamy w sobie, czyli z sumieniem. W konstytucji dogmatycznej Gaudium et Spes z Soboru Watykańskiego II czytamy, co to jest sumienie. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiała w sercu nakazem czyń to, tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo stanowi o jego godności i według którego będzie sądzony. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Natomiast w katechizmie Kościoła katolickiego o sumieniu czytamy tak. Wychowanie sumienia jest nieodzowne w życiu każdego człowieka, który jest poddawany negatywnym wpływom, a przez grzech kuszony do wybrania raczej własnego zdania i odrzucenia nauczania pewnego. Wychowanie sumienia jest zatem zadaniem całego życia. Od najmłodszych lat wprowadza ono dziecko w poznawanie i praktykowanie prawa wewnętrznego, rozpoznawanego przez sumienie. Roztropne wychowanie kształtuje cnoty, chroni lub uwalnia od strachu, egoizmu i pychy, fałszywego poczucia winy i dążeń do upodobania w sobie, zrodzonego z ludzkich słabości i błędów. Wychowanie sumienia zapewnia wolność i prowadzi do pokoju serca. Wychodząc od definicji książkowych o sumieniu, możemy przyrównać je do dwóch dróg. Drogi szerokiej, która wszystko przepuszcza. I to jest chyba dzisiaj najczęściej spotykana droga, która toruje nasze życie, definiuje nasze życie, że wszystko mogę. To jest, można powiedzieć, zwyczajna samowola, bo nic mi sumienie nie wyrzuca, niczego się nie lękam, przed niczym się nie bronię, akceptuję wszystko, co... Jeżeli sumienie ma być naszym ośrodkiem oceny naszych czynów, czy są dobre, czy złe, to musi być odpowiednio uformowane. Dzisiaj możemy przyrównać je do dwóch rodzajów drogi. Jeżeli sumienie jest bardzo skrupulatne, jeśli w każdym momencie widzimy jakieś zło, dostrzegamy grzech i nie możemy z tym wytrzymać, mówimy, że jest bardzo wąskie. Natomiast jeżeli w niczym nie dostrzegam grzechu, że wszystko mi wolno, mówimy, że jest to sumienie szerokie. Błędność w ocenie naszego sumienia polega na tym, że nie odnosimy się do norm powszechnie panujących. Katolik według tych norm ma do dyspozycji dekalog. Dekalog, który określa, co należy czynić, czego unikać, aby wieść dobre życie. Jeśli niestety neguję dekalog, to będę kierował się tym, co jest dla mnie przyjemne. I w taki sposób będę wybierał to, co uważam za słuszne, choć wcale to nie musi być dobre. Największym błędem jest, gdy znamy normy powszechnie panujące, lecz zwyczajnie negujemy, bo wychodzimy z założenia, że nikt nam nie będzie mówił, co możemy robić.
To dotyczy różnych kategorii grzechu, który panuje wśród społeczeństwa. Kiedy mówimy taką piękną definicję, jestem wierzący, ale, to pod tym ale kryje się cały zbiór naszych sprzeczności, bo nie zgadzają się one z naszymi potrzebami. Bardziej skupiamy się na tym, co jest drugoplanowe, na tym, co powinniśmy w dalszej części dopiero w jakiś sposób realizować, a odrzucamy to, co jest najważniejsze. Mówiąc ale, widzimy, że coś jest złe, ale w tym momencie mi odpowiada, więc złe nie jest. Oczywiście to jest tylko moja osobista ocena i nikt nie będzie mi mówił, co ja mam robić, bo ja sam. Jakość uformowanego sumienia najczęściej widać w konfesjonale. Mówię to jako praktyk, który słucha spowiedzi i mogę jasno powiedzieć, że człowiek, który tylko formalnie chce przynależeć do kościoła, przyjdzie raz na rok, na pół roku i powie, nie wiem, przykładowo, nie chodziłem do kościoła, nie modliłem się, przeklinałem, więcej grzechów nie pamiętam. Natomiast człowiek, który ma jakąś większą wrażliwość i zależy mu na tym życiu wewnętrznym, żeby ono miało pokrycie w jego czynach, będzie przychodził średnio raz na miesiąc, może raz na dwa tygodnie i będzie wyznawał te słabości, te grzechy, które sprawiają mu trudność w pracy nad sobą, które w jakiś sposób przywiązały się do niego i nie pozwalają mu przejść dalej. Takim dzisiaj bardzo wyraźnym przykładem błędnie rozumianego sumienia jest chociażby temat aborcji, która w ostatnim czasie jest bardzo mocno artykułowana i odmieniana przez wszelkie przypadki. I kiedy mówimy aborcja, ok, ale gdzie cierpi jakiś zwierzak, nie wiem, w schronisku, to mówimy stanowczo nie. Gdzie nagle życie człowieka jest mniej ważne niż życie jakiegokolwiek futrza. Dzisiaj wyrażając swoje zdanie, nie dostrzegamy problemu tam, gdzie on jest faktycznie. Nie wiem, buntując się przeciwko rodzicom, pyskując do nich, nie widzimy problemu, bo przecież wyrażamy swoje zdanie, bo mamy do tego prawo. Nie zgadzając się na jakiś zakaz, wyrażamy sprzeciw, głośno o tym mówiąc, bo jesteśmy nabuzowani emocjami, bo mamy do tego prawo. Często jednak zapominamy, że nie wszystko, co czynimy, przynosi dobre skutki. Umiejętność patrzenia daleko, perspektywicznie, pozwala nam przestrzec się przed porażkami. Bowiem to, co dzisiaj dokonujemy, decyzje, które podejmujemy, ich owoce zobaczymy za jakiś czas. A więc nasza niesubordynacja, nasz sprzeciw, nasz bunt wyrażony w złości, w agresji odbije się na tym, że pozostaniemy bardzo mocno zranieni. Co gorsza, zostaniemy osamotnieni. Coraz bardziej się izolujemy od społeczeństwa, coraz bardziej zamykamy się w czterech ścianach, coraz mniejszy kontakt jest interpersonalny, a bardziej wirtualny. I tam czujemy, że możemy wszystko. Możemy wyrazić swoją opinię, swój sprzeciw, swój gniew, swoją wulgarność. W konfrontacji z osobą już tacy odważni nie jesteśmy, bo brakuje nam pewnych argumentów. Na początku mówiłem o słowach Immanuela Kanta, który mówił o niebie gwiaździstym nad nami, prawie moralnym w nas. Jeśli z tego prawa moralnego nie korzystamy, to błądzimy. I wtedy idziemy zgodnie z założeniem ze wszystkimi tą szeroką drogą. Można powiedzieć, że jest to autostrada wiodąca do zatracenia. Jak więc wyjść z tego impasu, w który sam siebie wprowadziłem? Po pierwsze, mogę zacząć od codziennego rachunku sumienia. Co to jest rachunek sumienia? To przegląd tego wszystkiego, co w ciągu dnia udało mi się zrobić, albo czego nie udało mi się zrobić, wyciągnąć wnioski, dlaczego tak, a nie inaczej się stało i postanowić jakieś dalsze działania, żeby było lepiej.
Najprościej można kierować się dwoma schematami. Moja relacja do Pana Boga, moja relacja do Pana, do drugiego człowieka i moja relacja do siebie samego. Albo druga wersja, według dekalogu, każde przykazanie sobie prześwietlić i zobaczyć, czy w nim nie nawaliłem. Ktoś może jednak powiedzieć, Pan Bóg mnie nie interesuje, nie wierzę w Niego, jestem daleki od tej wiary, ale chcę żyć w zgodzie z samym sobą. I bardzo dobrze, bo życie w zgodzie z samym sobą również zakłada prawo moralne. Czyń dobro, unikaj zła. A więc nie czyń drugiemu tego, co sam nie chciałbyś otrzymać.